will be the biggest square rigger in the world, which we now own. It's called Royal Clipper, very much influenced then from Pommen. But 1911, Royal Clipper or Pommen was built 1902. 1911, the French said, we cannot let the Germans be the biggest on the seas. We must build a bigger ship than Royal Clipper or Pommen. So they built France II, and that's the ship we are building now, which we call Flying Clipper, 100 years too late, so to say. So it will be quite the same or much differing from the original? It will be very like the same. The masts, the rigging, the sails are on the millimeter the same. The beam is 1.5 meter bigger, otherwise you cannot meet modern stability criteria. So the hull is a little bit different, but not very much. It will carry 300 passengers and 140 crew members. It will be a very wonderful ship. It will have a lot of floating infrastructure in form of sports boats, tender boats, etc. So we are not dependent on going where the big ships are going. We go to small places and we tender everybody ashore. Myśmy rozpoczęli pracę nad tym statkiem, który się teraz nazywa Flying Clipper. To był chyba rok 2005 albo 2007. I bardzo długo ten proces projektowania trwał. Trochę się założenia w międzyczasie zmieniały i równolegle armator też szukał dróg finansowania tego statku. W końcu się to szczęśliwie materializuje. Powstaje największy statek żaglowy na świecie, ale tutaj też chcę podkreślić, że to nie jest moja zasługa. Rola projektanta jest służebna. On przychodzi, armator, mówi, życzę sobie statek, żeby miał 260 metrów długości. Ten akurat ma 160 metrów długości. Okej, robimy taki statek, ale to jest praktycznie tak maksymalna wielkość przyzwoitego statku pasażerskiego, bo budowane są w tej chwili pływające miasta, które zabierają na pokład 3-4 tysiące pasażerów, a może i 5. To się właściwie życie na takim statku niczym nie różni od życia w eleganckim hotelu. Nawet ci pasażerowie morza nie widzą. A na moich statkach to morze jest na wyciągnięcie ręki i to morze jest widoczne. Co jest przedmiotem naszej działalności? Koncepcja statku, którą żeśmy opracowali oczywiście po dyskusjach z armatorem, projekt techniczny zatwierdzany w towarzystwie klasyfikacyjnym, czyli koncepcja statku i wszystko, co jest, to jest nasz projekt techniczny, koncepcja żaglowania również, z tym, że budowę statku przejęła stocznia Brodosplit w Splicie. My uczestniczymy, komentujemy, podpowiadamy, odpowiadamy na pytania i oni robią dokumentację roboczą i budują ten statek, ale dokumentację roboczą masztów, takielunku, rei i system obsługi to my robimy dokumentację roboczą i prawdopodobnie będziemy instalować i uruchamiać ten statek. Czym poza długością wyróżnia się na tle innych żaglowców Flying Clipper? On charakterem organizacji obsługi jest bardzo zbliżony i do Royal Clippera. Tam jest naprawdę dobrzy projektanci wnętrz uczestniczyli w projektowaniu aranżacji wnętrz. Ja nie mówię, że to jest moja zasługa. Myśmy te gabaryty po prostu udostępnili. Kabiny, jadalnia, nie jadalnia, restauracja, kambuz, czyli kuchnia. Ale to jest ładnie zrobione. Projekt to jest dzieło kilkudziesięcioosobowego zespołu. I tam każdy ma swój twórczy udział, że coś tam zrobił, co później w świat płynie i inni chwalą, że ładne. Albo krytykują. How does your cooperation with Polish engineers and chief naval architect Mr. Horeń is going on? It goes very well. We have known each other for 20-25 years and built some ships before. I think
Poland has very good shipbuilding capacity still. They have a lot of good engineers. Mr. Horan has a very dynamic young team. So, when could we expect this ship sailing actually for her maiden voyage? The shipyard says they will deliver it 28th of May next year. In about 10 months, it remains to be seen if this will be reality or not. And where do you expect it to sail after delivery? If we get it in the summer, the North European summer, we will sail in Mediterranean, Croatia, Greece, south of France, Italy. If we receive it only first when the season is over in the Mediterranean, it will sail from probably San Martin or Antigua in the Caribbean.